No nie wytrzymałem. Kłodzionko, część trzecia. Przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie 120 km, żeby się zrelaksować cały dzień nad tym fajnym łowiskiem. Zobaczymy, czy coś się uda dzisiaj złowić. Wędkarzy jest pełno. Ostatnie stanowisko, jakie było, to 17, na którym już jesteśmy. Tatuś, pomachaj. Jestem dzisiaj z tatą. Zobaczymy, co się uda złowić. Nastawiamy się oczywiście na na wielkie oceaniczne potwory. Pewnie skończy się na leszczach, ale trzymajcie kciuki do końca tego filmu. A jeśli wam się te filmy podobają, to wiecie, co macie robić. No, zestawy mamy zarzucone. Nie nagrało się, tata już pierwszego karasia tutaj złapał walecznego, więc zapowiada się dobrze. Mamy różne kolory założone, zobaczymy, który jest skuteczniejszy. To było fajne branie. Żeby tego teraz nie wypikałem. Chyba karaś, co? Albo nieduży karpik. Karaś. Witamy, karasie. No, to jeden. Ale wędkę zerwał. Troszkę się przestraszyłem. No, chodź tu. No, ładnie się kolega sam wypiął. Już mamy. I tu miałeś tutaj. Cyk. I leć do wody, mały. Kolejne branie u taty. Zobaczymy, co tam ciekawego się pojawi. Aha, mały siubar. Leszczyk. Fajna ryba. Karasio. Tak walczy. Wędkami się w ogóle nie przejmuj. Oku. To będzie karp. Jo. I to ładnie, jak piszą. Dwójka jak nic. Jest pierwszy karpiszon.
Jakiś leszczyk ma. Tak? Nie. Dzięki. Nie, siedzi. Jo. Lechor. Lechor. Też coś tam wpadło. O kuźwa. Zakamuflował się. Szedł tak właśnie opornie, mówię, kurna, wie co? No, w końcu coś w miarę reprezentacyjnego. Zaraz fotkę zrobię, żeby nie było, że gigant. Jo. Niech ona sobie popłynie. Niech ją wyciągnie. A weź i weź teraz tak. Dobra, to już chyba powoli trzeba.
Dobra. Pokaż dzioba. Jesiotr. Albo mały siotrek. Nie, to spokojnie. Nie. Co to jest? Karp. O jest. O, ale sagan. O. Mhm. Zestawach. Mhm. Już go chyba widzę. Tam się tak spoda z piętrza. Siedzi. No, dobra. Tylko do wody.
poszedł. No. Patelnia leje, dziękuję. Ty taki, no. Już się wyłożył. Się znowu ruszyły, nie? No, to coś tam z naszego wędkowania zobaczyliście. Dzisiaj dużo nie gadałem do kamery, bo nie to było najważniejsze podczas tego wyjazdu. Ale bawiliśmy się świetnie, no wpadł jesiotr, wpadły karpie, leszczy, tyle. Już mieliśmy ich dość. No i na koniec przed chwilą jeszcze miałem lina, więc też się ucieszyłem, może wstawię zdjęcie. Goni nas burza, która zmierza w kierunku Kościerzyny, więc za chwilę my będziemy się stąd ewakuować, bo mamy stanowisko dość daleko od samochodu. No i co? Niezmiennie polecam Kłodzionko. Na pewno tu wrócimy. Pewnie tym razem będziemy planować jakiś wypad na kilka nocy. No i co? Wyjazd jak najbardziej chyba wydaje mi się, że udany. Jeżeli dotrwaliście tu do końca, to chyba dało się to oglądać. Dobra, do następnego, hej!